Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na mecz siódmej kolejki będącym zarazem ostatnim meczem rundy jesiennej sezonu 2019-2020 Hokeje na trawie. Derby Pałuk, LKS Rogowo podejmuje LKS Gąsawa, stadion imieniem Leszka Białego, ulica Sportowa 1. W meczach derbowych nieważne jest dla kibiców jakie miejsce zajmuje ich drużyna, liczy się zwycięstwo. Oglądacie Państwo skrót meczu derbowego rozegranego 5 maja 2019 roku, w którym to LKS Gonsawa podejmował LKS rogowo. Zwycięsko z tego meczu wyszła Rogowska Drużyna, wygrywając spotkanie 2 do 4. Bramki zdobyli dla rogowa Langę Michał jedną, Przemysław Bernard 1 i Artur Neugebauer 2 dla Gonsawy, a Albert Wrzesiński dwie bramki. Kto okaże się zwycięzcą tego spotkania, okaże się 9 listopada po końcowym gwizdku sędziego. Zapraszam Państwa na to arcyciekawe spotkanie.